Chef Shop. Nie wiem, widzę, jak ty tak możesz dalej nie mieć, kurczę, jakiejś koszulki z Chef Shopa, tudzież jakiegoś kubeczka, by pić w nim pyszną kawusię, ale jeżeli masz ochotę kupić sobie coś takiego, no bo na przykład ja sobie kupiłem, mam tak, kubeczek, mam bluzę, ale mam również koszulkę, tylko już nie będę ściągać bluzy, musicie mi zaufać, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wszystko rozpakowywałem i tak dalej, to zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie na Szczypsą Plusa, ponieważ tam dzisiaj wleciał odcinek, w którym rozpakowywaliśmy paczkę, pięknie, wszystko co z Chef Shopa, więc jeżeli ktoś jest ciekaw, zapraszam bardzo serdecznie, link w opisie jest i do Chef Shopa, i do mojego kanału Szczypsą Plus, nawet na samym końcu macie adnotację do mojego kanału Szczypsą Plus, więc tam was serdecznie zapraszam, ponieważ tam odcinki codziennie o godzinie 14:14, zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Palionowie, czyli tradycyjnie tak jak zwykle, no bo jednak, prawda, jest to nasza główna seria, którą tutaj mamy i tak naprawdę od długiego czasu pojawia się tutaj tylko i wyłącznie Palionowo, ale wam się ono oczywiście bardzo podoba, więc na samym starcie zróbmy może taką akcję. Robię 10 przysiadów, albo nie, 5, bo 10 to mógłbym już nie mieć siły na nagrywanie później. 5 przysiadów, a wy w tym czasie zostawiacie łapkę w górę. Uwaga, start! Komu się udało, ten jest na pewno niezłym wariatem tutaj, prawda? I pochwalcie się w komentarzach oczywiście, jeżeli wam się udało. A ja przechodzę oczywiście do Palionowa, ponieważ mamy masę rzeczy, które trzeba omówić, masę rzeczy, które trzeba zrobić. Byłem u fryzjera, ale to nieważne. Dalej mam i tak burdel na głowie. Nieważne, dobra, jesteśmy oczywiście na Palionowie. Jak widzicie, zmieniłem lekko to pomieszczenie. Ono teraz wygląda inaczej. Tutaj było takie pomarańczowe klocki, były i tak dalej. Zlikwidowałem je z tego powodu, że to jest w tym momencie miejsce, z którego leci kolejka. Oczywiście nieskończona, bo nie mam tyle jeszcze torów. I nie miałem tego czasu, kiedy zrobić, bo nagrywam to tak naprawdę chwilę, nie wiem, z godzinę może po nagraniu odcinka na Plusa, więc nie miałem jeszcze czasu na to, żeby to zrobić, ale na Plusie postanowiliśmy, że zaczniemy robić kolejkę, która połączy właśnie to miejsce, ten mój domek razem z, uwaga, już wam pokazuję, z czym możemy się tam przejść, oczywiście wam to pokażę, żebyście wiedzieli, z czym to tak naprawdę łączymy i jak to wygląda. Wszystko było też na Plusie, więc tam możecie pójść zobaczyć, jak to robiliśmy, ale tak wam to szybko streszczę tylko. Tutaj, jak przejdziecie, to tutaj mamy taką piękną, jakby to powiedzieć, takie pomieszczenie, w sumie nie jest ono zbyt piękne, ale oczywiście jak wyjdziemy tutaj na górę, gdzie schody oczywiście zostaną prędzej czy później zrobione, jesteśmy w laboratorium, co jest bardzo ważne z tego powodu, że będąc w tym laboratorium mamy, prawda, możliwość taką szybko się przemieszczać między moim domkiem a laboratorium, ale to jest bardzo ważne, widzowie, ponieważ nie zaprzestajemy na tym, żeby robić tylko taką kolejkę. Chciałbym zrobić kolejkę, która będzie łączyć jakby wiele różnych miejsc. Żeby łączyło tutaj mój domek z laboratorium, żeby łączyło mój domek, nie wiem, z młynem, z domem Dave'a i tak dalej. Oczywiście to wszystko później będę dogadywać. Oczywiście bez niczyjej zgody nie będę łączył. Oczywiście każdy będzie musiał powiedzieć, że tak, zgadzam się na połączenie kolejkami naszych domów i dopiero wtedy będę taką budowę rozpoczynać, więc jeżeli chcecie coś takiego, prawda, nie wiem, jakieś dyskusje, jakieś może, że tak powiem, jakieś biznesowe spotkania, na których będziemy rozmawiać na temat tego, czy te kolejki można zrobić, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ na pewno coś takiego się pojawi i dajcie znać w komentarzu. No a co w dzisiejszym odcinku? Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku musimy zająć się tematem dalej Milki. Tej sytuacji, która no jest, która już się za nami ciągnie, czyli sytuacji, w której ona myśli, że jest mamą i ona te dzieci szuka. Na ostatnim odcinku odkryliśmy tam plac zabaw. To jest w ogóle, to jest nienormalne, że plac zabaw odkryliśmy. Ona zbudowała, podsumujmy to, jest tak, jest pomieszczenie, w którym jakby są dwie kołyski i dodatkowo jest plac zabaw. To są już dwie rzeczy, które zostały przygotowane dla tych dzieci. Szczerze mówiąc, boję się, co zostało jeszcze przygotowane, o czym ja nie wiem. A, jeszcze jakieś ciuchy były, jeszcze jakieś ciuszki ze przygotowała. Ale nieważne, mamy ten plac zabaw, na którym w tym momencie jestem. Nie ma Milki na serwerze, jestem sam na serwerze, co oznacza, że możemy tutaj naprawdę nieźle pobroić. I ja postanowiłem, że muszę zrobić coś z tym placem zabaw. Muszę po prostu coś tutaj wykombinować. Więc ja postanowiłem, że po prostu zrobię tak, jak to się najlepiej robi, po prostu tajną bazę pod placem zabaw. Po prostu tutaj zrobię jakieś, prawda, jakieś zejście i ja już nawet wymyśliłem gdzie, nawet powiem więcej, nawet zacząłem już troszkę, prawda, tutaj kombinować, ponieważ patrzcie, rozwalamy sobie tutaj dwa drewna i rozwalamy to i w tym momencie mamy zejście na dół, tylko zanim to zaczniemy ogarniać i oczywiście w tym momencie już zwaliłem, bo nie jestem w stanie tutaj postawić tego, ej, niedobrze, ale dobra, jestem sam na serwerze, to nie ma znaczenia, idziemy po drewno, z tego powodu, że musimy z tym drewnem tu przyjść i wszystko, prawda, że tak powiem, no wykombinować tutaj jakoś, zrobić jakąś drabinę, zrobić zejście na dół, zrobić wszystko, co jest potrzebne do zrobienia tajnej bazy pod, prawda, jak to się nazywa, placem zabaw, tak żebyśmy mieli wgląd w to, co tam się dzieje, ponieważ czuję, że ten plac zabaw może być kluczową rzeczą tutaj w tej całej sytuacji, jednak jest to przygotowane dla dzieci, muszę wiedzieć, co ona tam planuje i szczerze mówiąc zacząłem się zastanawiać nad tym, czy aby na pewno te dzieci, czy ona aby na pewno uważa, że te dzieci są, ponieważ szczerze mówiąc wydaje mi się, że
ona mogłaby coś planować, w sensie, że Milki mogłaby coś planować przeciwko mnie na przykład, co po prostu nie chciałabym jakby tego powiedzieć. I wiecie, i ona na przykład robi jakieś tajne rzeczy, o których ja nie wiem, i tymi dziećmi próbuje tylko odciągnąć moją uwagę. Jeżeli tak by było, to po prostu, to bym zwariował, szczerze mówiąc. Tylko co ona takiego mogłaby kombinować, żebym ja nie mógł o tym się dowiedzieć? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Ale przypuszczam, że mogłaby być taka sytuacja, więc dlatego chcę zrobić tam tą tajną bazę tutaj właśnie pod tym placem zabaw, żeby po prostu tutaj mieć jakiś wgląd, żeby mieć, wiecie, im więcej punktów, że tak powiem, obronnych, tym lepiej. Tak naprawdę, nie? Rozwalmy to, schodzimy sobie tutaj na dół. Wydaje mi się, że w tym miejscu można by było dać klapę najpierw zamiast drabinki, tak żeby to jakoś zamurowało się. I teraz tak, będziemy robić, bierzemy to drewno, schodzimy sobie na dół, tu murujemy, jesteśmy bezpieczni na dole. Tu zrobiłem taką małą dziurę, trzeba ją oczywiście powiększyć, to nie może być takie małe, tu musi być większa. Tajna baza musi być większa, po prostu musi być większa. Oczywiście tą tajną bazę, jak każdą inną tajną bazę, będziemy łączyć również kolejkami. To jest właśnie bardzo ważne, że mam zamiar to również połączyć, albo w jakikolwiek inny sposób, taki żeby, wiecie, żeby może to jakoś ukryć, żeby to może nie do końca było widoczne tak gołym okiem, że tak powiem, że tutaj jest jakieś przejście, ale ogólnie chcemy jakoś połączyć, żeby można było szybko podróżować, ponieważ jeżeli będziemy mieli te połączenia, to nie będziemy musieli wchodzić w różnych miejscach, tylko bezpośrednio z mojego domku będę w stanie dojść do wszystkich, dosłownie wszystkich pomieszczeń, do wszystkich tajnych baz, do wszystkiego. Tylko to będę musiał porządnie ukryć u mnie na chacie, ale jak tam to ukryję, to później już jesteśmy, że tak powiem, ustawieni, że tak to ujmę, jesteśmy ustawieni, możemy swobodnie przemieszczać się po całym Palionowie i dochodzić w takie miejsca, w których jeszcze nikt nie był. Taka prawda. Dobra, słuchajcie, mamy zrobione to jakieś pomieszczenie. Musimy zająć się takim podstawowym wystrojem, typu zrobienie skrzynek, zrobienie craftingów i tak dalej. Zrobienie jakiejś podłogi i ścian, z tym, że nie jestem w stanie zrobić aktualnie tych rzeczy, ponieważ nie mam jakby bloków, ale możemy przygotować to wszystko. Więc wydaje mi się, że to będzie nasza pomarańczowa baza, tak to nazwijmy, pomarańczowa baza. Pomarańczowa baza, którą po prostu zrobimy z tych bloków również, ponieważ trochę ich mam. I po prostu tutaj pójdzie ściana i teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tu pójdzie ściana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze jedno musimy tutaj zrobić, że tak powiem, żeby było równo, żebyśmy mieli tutaj jakiś prostokąt, aczkolwiek i tak to pewnie jakoś zniekształcimy potem, żeby to jakoś lepiej wyglądało, no bo jednak ja lubię takie zniekształcone rzeczy czasem, żeby tutaj jednak to wyglądało tak nietypowo. Nietypowe rzeczy są super w Minecraft w szczególności. Dobra, tu zróbmy te dziury tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie dokładnie mają być te ściany. Ja to oczywiście tutaj zaraz też dam. Możemy w sumie, wiecie co, zajdę po te ściany. Zajdę po to, żeby po prostu, wiecie, żeby to już od razu zmienić, bo jak tego nie zmienimy teraz, to ja później zapomnę o tym, znowu tu będę na następnym odcinku i znowu tu nic nie będzie. Za każdym razem to trzeba tak zabudowywać w taki sposób, żeby ona po prostu się nie zorientowała, że tam cokolwiek jest i tak dalej. Mam nadzieję, że ona nie wpadnie na ten sam pomysł, bo jeżeli ona to tam rozkopie, jeżeli ona się tam dostanie, no to jest mocna lipa, bo ona odkryje tą bazę od razu, nie? Ale wiecie, jest plus posiadania wielu baz. Jaki to jest plus? Plus jest bardzo, ale to bardzo prosty. Ten plus nazywa się, jeżeli masz dużo baz i jeżeli ktoś odnajdzie jedną, to nadal masz całą resztę. Więc dlatego fajnie jest mieć tą tajną bazę, różne tajne bazy, bo nawet jeżeli ona znajdzie tą tajną bazę, no to powiem trudno, mam jeszcze inne, więc luz, totalnie, nie ma problemu. I możemy tutaj, prawda, teraz się czuć w miarę, że tak powiem, bezpiecznie w tym miejscu, nie? Bo nie mamy, że tak powiem, takiej presji, nie ciąży na nas presja. Dobra, postawmy te ściany, tak jak powiedziałem, tutaj w tym miejscu. Mam nadzieję, że mi starczy tych bloków, nie mam ich jakoś mega dużo. Jak będę je stawiać nie tak jak trzeba, to na pewno mi ich braknie. Więc trzeba je postawić tak, żeby mi na pewno starczyło. Nie, no wydaje mi się, że powinny starczyć, tak mi się wydaje, bo tutaj, patrzcie, nie, no starczy, myślę, że jeszcze sufit walniemy nawet. Chociaż może być, oj nie, nie walniemy sufitu. Zdecydowanie nie zrobimy, ale nawet nie chcę się go rozkopywać na razie, bo to jest sam ten, jak to się nazywa, dirt. Ale wiecie co, może tego też nie rozkopywać, albo wiecie co, podmieńmy to. Podłogę za to zrobimy, chociaż nie, wszystko to musi być pomarańczowe, wszystko. Dosłownie wszystko musi być pomarańczowe, to nie może być tak, że nie będzie wszystko pomarańczowe. Wszystko będzie pomarańczowe, czy to się komuś podoba, czy nie, na pewno, ponieważ... Ja jestem w końcu osobą, która ma i pomarańczową bluzkę z Chef Shop. Jeżeli ktoś jest ciekaw, to może wejść na plusa, tam ją, prawda, odpakowywaliśmy, tak jak już mówiłem na początku odcinka. I również mam pomarańczowe łóżko zawsze w Minecraft, więc po prostu, no nie wyobrażam sobie tego, żeby nie mieć pomarańczowej tajnej bazy. Tym bardziej tutaj, gdzie to się idealnie jeszcze zgrywa z tym placem zabaw, że on tutaj też był akurat pomarańczowy. No po prostu musiałem to zrobić, musiałem. To było silniejsze ode mnie. Dobra, zróbmy tak, że postawimy może sobie crafting w jakimś takim strategicznym miejscu. Może postawmy go tu. Niech jest sobie coś takiego. Dobra, nie wiem dlaczego tak akurat, ale niech jest. Zróbmy na szybko łopatę, tak żeby zniszczyć ten dach.
bo mnie to tutaj, że tak powiem, ten dirt strasznie dobija. Będę musiał dorobić tych pomarańczowych bloków, tak żeby to wszystko tu fajnie zamurować. Nie mam ich niestety, więc po prostu będę musiał zdobyć piasek, zdobyć żwir i zdobyć ten pomarańczowy barwnik. Ale pomarańczowy barwnik to nie jest jakiś mega ciężki orzech do zgryzienia, że tak ujmę. Teraz jak już mamy te lepsze itemy, to po prostu tak o wiele przyjemniej się to w ogóle kopie, bo to po prostu tak szybko idzie, że jest giga. Dobra, robimy tutaj tą tajną bazę. Trzeba ją jakoś, że tak powiem, tutaj zrobić. Wiecie co, ja pozbędę się na dany moment może tej warstwy, tak żebyśmy widzieli dokładnie, jak wygląda podłoga, wiecie o co chodzi. Żeby mieć, że tak powiem, pełny obraz tego, ile mamy na podłodze, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi, żeby po prostu, no żeby zaplanować to, bo tutaj na razie to jest niepotrzebne, górę zrobię później, a teraz przydałoby się zrobić tutaj to tak, żeby mieć jak najwięcej. Dobra, czy zabrałem to, tu rozwalmy jeszcze z tej strony, coś takiego, rozwalmy to, żeby tutaj też to mieć, tutaj rozwalmy ile się da i teraz zamurujmy to. I tak mi braknie, naprawdę? No nie, brakło mi i tak, ale dobra, ale niewiele, brakło mi 3. Ajajaj. Dobra, zróbmy, wiecie jak zrobimy? Rozwalmy tutaj 3. Damy sobie radę bez tego, a jednak podłogę mieć lepiej, bo to łatwiej będzie zaplanować. W tym momencie wydaje mi się, że może... Wiecie co, zrobię tak jak zazwyczaj robię, czyli craftingi na samym środku. 4 crafty, albo nie. Dobra, odzyskałem te 3 w takim razie w sumie. Zróbmy tak, zróbmy jeden crafting, który postawimy tu. I zróbmy w tych craftingach teraz po 2 piecyki. To nam się tu na pewno przyda, prędzej czy później takie coś na samym środku może być. Róbmy w takim razie teraz, jak to się nazywa, skrzynki, żeby mieć tego jak najwięcej. Rozmieńmy może połowę tego, tak żeby nie zrobić ich za dużo jednak. 8 skrzynek nam w zupełności wystarczy, tak mi się wydaje, więc zróbmy może tutaj jakąś taką... O, tu właśnie w ten sposób to zniekształcimy, dobra, no i w tym momencie tak naprawdę już nie ma znaczenia, ile mamy tych bloków, bo to już będzie zniekształcone teraz już do końca. Zróbmy może... Tutaj tak i tutaj zrobimy taki tunel, który będzie miał po prostu skrzynki po lewej i po prawej stronie. Taki wiecie, w jedną stronę tunel, tylko po lewej i po prawej skrzynki i to myślę, że fajnie się tutaj zrobi, a oczywiście to jakoś tutaj urządzimy później, bo teraz to już nie ma na to czasu, żeby teraz takie rzeczy urządzać i robimy tak, uwaga, pum pum, pum pum, jeszcze jedno zrobimy do przodu, żeby było po trzy skrzynki. Albo, czekajcie, mam inny plan, może zróbmy tak, jedna. Tak zróbmy, to będzie lepiej wyglądało, nieparzyście, zróbmy w końcu coś nieparzyście, bo wszędzie jest parzyście, niech tu będzie nieparzyście. Dobra, robimy tak, tu stawiamy kolejne, tak trzeba postawić, dobra, musimy więcej tych skrzynek zrobić. Cały ten magazyn musi być wypełniony tutaj, więc robimy tu i tak. Tutaj na górze już nie będzie i z drugiej strony dokładnie trzeba zrobić to samo. I jeszcze mamy węgiel, ale fajnie, a ja mam mendik na kilofie, więc sobie tutaj od razu go naprawimy, zbierając ten węgiel. Więc zbierzmy go, jak już tu jest, to jest, będziemy mieli do tych skrzynek. Jak już go rozkopiemy teraz, to będziemy mieli jeszcze jakieś pomieszczenie, więc mam kolejny pomysł, nie wiem. Moja głowa jest pełna różnych pomysłów, widzowie, nie wiem co tu się dzieje w ogóle. Zrobimy teraz tu na środku, zamiast tych skrzynek zrobimy przejście dalej, czyli tu są skrzynki. Coś takiego i tu będą skrzynki. Okej, wszystko gita, super fajnie wygląda to na razie. Robimy tak, tutaj będą oczywiście jakieś inne bloki i w tym miejscu będzie tak, ponieważ w tym miejscu, tu dokładnie w sumie, źle to obliczyłem, coś takiego trzeba zrobić z tego powodu, że tutaj nawet tego nie musi być. Zróbmy jeszcze 2 skrzyneczki, dobra, zróbmy jedną tak i zróbmy jedną tak. Okej, mamy 2 skrzynki. Ostatnie 2 skrzynki tu. No i teraz tu by można było jeszcze jakąś skrzynkę na końcu dać, ale to może zrobimy później. Dobra, zróbmy tutaj na razie z cobblestone'a takie filary, żeby to jakoś wyglądało. Mamy tak, to jakoś tutaj upiększę. Na pewno to jakoś upiększę, żeby to lepiej wyglądało. Wiecie o co chodzi? O nie, bzyku jest na serwerze, mam nadzieję, że mnie tutaj nie odnajdzie. O nie byłoby dobrze, jakby mnie tu odnalazł. Więc mam nadzieję, że tutaj nie dołączy się do mnie i nie wykryje, że tutaj siedzę. Dobra, zróbmy tak, tutaj przechodzimy sobie do tego. Tutaj będzie graniczenie z tą ścianą i tu zrobimy sobie jeszcze jedno pomieszczenie, w którym coś ogarniemy. Jeszcze za bardzo nie wiem, co możecie dać pomysły, co powinniśmy zrobić w tej tajnej bazie, co tutaj powinno się kryć, co tutaj nam jakby pomoże w tym wszystkim. Wydaje mi się, że też fajnie by było zrobić w ogóle mapę palionową. Nie wiem, co o tym sądzicie. Wydaje mi się, że mapa byłaby gitem totalnym, więc weźmy tutaj sobie
trzy bloki jeszcze te, zamurujmy tutaj to, żeby tam nam już to nie prześwitywało. Coś takiego, będziemy potrzebować więcej tych bloków o wiele, ale będzie to fajnie wyglądało, fajna pomarańczowa baza. I tak samo tutaj to przejście, myślę, że będzie się bardzo fajnie prezentować. Okej, widzowie, więc w sumie mamy gotową tą bazę, ja bym ją jeszcze tutaj jakoś oświetlił, tylko może, żeby tutaj nie było tak ponuro i żeby mi się tu moby nie zrespiły jakieś, a w szczególności creeper, który by tutaj bardzo chętnie mi co nieco wysadził, więc zróbmy tutaj jakieś oświetlenie tak, żeby to jakoś wyglądało. Mamy tajną bazę, która mam nadzieję, że będzie nam dobrze służyć i będzie fajna, ponieważ no pomarańczowa baza, pierwsza pomarańczowa baza, a wydaje mi się, że tych pomarańczowych baz można było zrobić więcej, no bo w końcu pomarańczowy to mój kolor. Nie ma to tamto. Dobra, widzowie, wychodzimy stąd, ponieważ czuję, że mogę tutaj zostać zdemaskowany za niedługo, tym bardziej, że jest bzyku na serwerze. Bardzo byśmy tego nie chcieli, więc stawiamy tutaj te bloki. Nic nas tutaj nie było, nie było nas tutaj, proszę się tutaj, prawda, nie przejmować naszą obecnością. My wracamy z powrotem na siebie na Hawirkę, jesteśmy, że tak powiem, bezpieczni. I szczerze mówiąc, muszę zagadać też z, prawda, jedną osobą na serwerze, a dokładnie jest to Palion, ponieważ patrzcie, nie wiem, czy widzicie, ale tam też jest pomarańczowy kwadrat. Może warto byłoby go przejąć.